A teraz, proszę Państwa, bo cały czas mówiliśmy tak bardzo merytorycznie, bardzo naukowo, bardzo tak poważnie, a teraz chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie przy kawie, czyli żeby porozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, jak to mój syn mówił, o żywności. Chciał powiedzieć o życiu, ale mówił o żywności. I dla mnie, jak chcę powiedzieć o rozmowie o życiu, to zawsze przychodzi to o tej żywności, też na rzecz, prawda? I też istotne, i też fundamentalne. Chciałam zaprosić przede wszystkim znaną tutaj starszym gapowiczą Kasię Rogowiec, która jest, ja odczytam to na wszelki wypadek, bo to nazwa jej fundacji, tylko muszę to znaleźć, tak? Fundacja Katarzyny Rogowiec Avanti. Kasia jest znana, bardzo cię proszę, usiądź już przy kawie, dowiedz się, która jest biała, która jest czarna, bo były osobne zaproszenie. I pana Tomasza Hamerlaka, który jest paraolimpijczykiem i prezesem Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start. Może, czy mogę siąść między wami? Jeśli mogę. Dobrze, bardzo dziękuję. Przepraszam, ale tak mi się wydawało, że będę miała po bokach dwie fantastyczne osoby i znowu może spłynie na mnie trochę energii, radości życiowej i może jakieś nowe pomysły się zrodzą. Otóż to spotkanie jest, jak powiedziałam, trochę innym. Ja chciałam tak o tej żywności porozmawiać, więc tak zapytam nieoficjalnie, zupełnie na luzie. Ja przerwę ci, Janeczko. Tak. Ja mam taką propozycję. Możemy wszyscy, proszę bardzo, staniemy sobie, rozprostujemy ramiona, bo rzeczywiście te panele trwają długo. Ja odłożę ten mikrofon po to, żeby faktycznie na chwilę tam kręgosłup sobie gdzieś odciążyć i ewentualnie, kto ma ochotę, to jeszcze może, biorąc pod uwagę, że ja z tego sportu i my z takim generalnie oboje, ze sportu, tak. Tomek, który już w ogóle wnikł w ten sport tam bardzo głęboko, to taki skłon jeszcze do przodu. Kto może czołem kolan dotknąć z wyprostowanymi nogami? Ja prawie, ale troszkę jeszcze brakuje. Głównie te ramiona, powiedzmy, no bo tak długo siedzimy, trochę się poprzyciągać. Może nam się po prostu będzie lepiej rozmawiało przy kawie, jakby tak, co najmniej... Bardzo ci dziękuję. Tak, tak. I to jest oczywiście propozycja na przyszłe sympozjum dla organizatorów, żeby między panelami robić ćwiczenia. Japończycy nie bez powodu śpiewają hymny i robią gimnastykę w trakcie pracy, bo rzeczywiście to jest konieczne. Bardzo ci dziękuję za ten luz. Teraz to już jesteśmy w ogóle na luzie, już nic nas nie ściska. Mięśnie się troszkę rozpostowały, chociaż może za krótko. Dobrze. No więc na luzie. Kasiu i Tomku, chcielibyście coś powiedzieć o swoim życiu, jak sobie to organizujecie, potem o sferze zawodowej, a może też i o sferze sportowej, bo nie powiedziałam, że oboje są paraolimpijczykami z sukcesami ogromnymi, czyli mimo niepełnosprawności sport jest ich żywiołem. Więc od czego, Kasiu, ty byś zaczęła? Bo widzę, że jesteś na największym luzie. Ja na ogromnym luzie jak najbardziej, ale to dzięki tobie, bo pracowałyśmy razem. Gdzieś się pewnie właśnie nasze ścieżki splotły nie bez powodu. Może, przepraszam, ja przerwę ci. Kasia skończyła naszą uczelnię. Pamiętam, kiedy weszła, ja jeszcze w ogóle nie miałam zielonego pojęcia o problemach osób z niepełnosprawnością. Bo to musiał być rok 95, tak, albo jakoś coś koło tego, czyli ponad 20 lat temu. Tak, i ona weszła na salę i podzielę się, ona o tym wie, więc podzielę się swoim doświadczeniem. To było doświadczenie dojmujące, bo ja nie wiedziałam, co zrobić. Patrzę, siedzi dziewczyna, fajna, młoda, ładna i patrzę, że ona pisze i pisze, zapisuje, notuje i ja nie wiedziałam, czy mam na nią patrzeć, czy mam na nią nie patrzeć. Czy jak będę patrzyła, to
to będzie źle, bo się przyglądam z takim nieszczerym i niewłaściwym zaciekawieniem, czy też powinnam patrzeć, bo no to jest tak jak każda inna studentka czy student. Muszę powiedzieć, że było to dojmujące przeżycie. Dzisiaj jestem bardziej przygotowana przez te swoje lata współbytowania i różnych wydarzeń, imprez z obcowaniem z każdą osobą, ale wtedy nie byłam już takim młodym pracownikiem, ale zaskoczonym wtedy. I muszę powiedzieć, że nie pamiętam, czy zaraz po pierwszym wykładzie, czy po drugim Kasia podeszła, o coś zapytała, jak się uśmiechnęła. Całe moje napięcie, cały mój niepokój w ogóle znikł i wtedy już wiedziałam, że w ogóle nie ma żadnego problemu. I dzisiaj ja to wiem, ale ja myślę, że nie wszyscy pracownicy naszych uczelni, nie wszyscy obywatele o tym wiedzą, że właśnie to jest jedyna postawa, jaką można przyjąć, czyli fantastyczna, uśmiechnięta dziewczyna i koniec, bez żadnego dodatku. Dobrze, to tylko dodałam, jak poznałyśmy się z Kasią, a teraz jak pracowałyśmy. Nie wiem właśnie, jak to jest, aczkolwiek ja będę się dzieliła z Państwem takimi moimi przemyśleniami i myślę, że jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu i w tej samej skórze na swój sposób. Mianowicie mam na myśli nasz rozwój, nasze ewoluowanie tej wiedzy, świadomości, zmienianie się uczelni przez te, w moim przypadku, dziesiątki lat mogę coś porównywać i wtedy jest łatwiej. I trochę ma to też związek oczywiście ze sportem, tak jak mój sport się zaczął gdzieś koło 2000 roku. W 2002 w Salt Lake nie potrafiłam biegać łyżwą, a w 2006 miałam złote medale. I to jest obrazek na to, że to musiało trwać kilka lat. Że to nie trwa miesiąc, dwa, ani pół roku, ani rok, tylko to trwa latami. Uczelnię, którą mogę moją macierzystą porównać z tego 95. Potem z 2010, kiedy przyszłam do Bonu, to też są dwie zupełnie różne uczelnie. Każdy z nas, porównując jakby tą drogę i te elementy, i to bez względu na to, czy myślimy o niepełnosprawności, czy generalnie o swojej wiedzy, o swoim życiu, o swoich doświadczeniach zawodowych, życiowych, pewnie ma dokładnie tak samo jak ja. Ja jeszcze tylko dodam, że Kasię udało mi się ściągnąć do Bonu, do Biura Osób z Niepełnosprawnością, bo jak chodziłam na basen, to zobaczyłam, że ona chodzi. Przypomniałam sobie, że jest naszą studentką, że miałyśmy kontakt i tak troszkę nad nią pracowałam i w końcu się udało. Na nieszczęście dla naszego biura, na szczęście dla niej, założyła rodzinę i się wyprowadziła, ale biuro trochę zostało osamotnione, ale nawiązywała z nami kontakty, ile razy była i też na to sympozjum przyjęła to zaproszenie jakby na kanwie tej naszej starej znajomości i takiego jakby, wydaje mi się, rozumienia się momentami bez słów. Ja uwielbiam jej energię. Może dopuścimy Tomka? Nie, powiem jeszcze jedną rzecz. Tomek przybiegł do tego, że ja niejednokrotnie jestem właśnie bardziej gadułą niż pozwalają na to okoliczności, ale przychodzi mi tutaj jakby jeszcze kwestia taka, która podsumowuje i spina wszystko to, co usłyszałam wczoraj, to co usłyszałam dzisiaj. I w mojej głowie buduje się ta niepełnosprawność, która w pewien sposób, w pewnym obszarze jest wrzucona do tak zwanego diversity, do tego, że różne grupy dzisiaj się przebijają. Mało tego, chodzi mi cały czas po głowie od wczoraj też taka, nie wiem, to jest myśl, to są słowa, zdaje się, że Dzierżyńskiego, może niechlubnie się zapisał na kartach historii, również takim stwierdzeniem, że nie ma ludzi niewinnych, tylko są ci źle przesłuchiwani. I finalnie dokładam to do tego jakby naszego myślenia o otaczającym nas świecie. I często te jego słowa trochę są przekręcane i tam pojawia się takie stwierdzenie, że nie ma ludzi zdrowych, tylko są niezdiagnozowani albo źle zdiagnozowani. No więc pewnie jak każdy z nas indywidualnie przyjrzy się samemu sobie, to może zacząć myśleć w kategoriach tego, że też jestem niepełnosprawny i może takie odwrócenie czasami trochę myślenia pomaga nam w tym patrzeniu na świat i na niepełnosprawność, bo o ile po mnie tą niepełnosprawność widać i ona się rzuca na pierwszy rzut oka i nie może być inaczej, to już po Tomku
Nie zupełnie i niekoniecznie, ale z kolei moje wyobrażenie na pewnym etapie mojego życia i świadomości choćby sportu paralimpijskiego też było takie, gdybym miała coś więcej wiedzieć, nie wiem, o Tomku chwilę temu, kiedy w sporcie nie byłam, to na pewno dużo wiedziałam o Marcinie Lewandowskim i 800 metrów, jeśli chodzi o lekką atletykę i powiedzmy tak znanego zawodnika pewnie byłoby mi bliskie, ale że lekką atletykę uprawia chłopak, którego gdzieś widzę na stadionie, który nie ma nogi i przesiada się na wózek trójkołowy ręczny, w ogóle nie wiązało mi się to z jakąkolwiek lekką atletyką. I finalnie, jak mam świadomość tych medali, które Tomek zdobył, igrzysk, na których był, i właściwie było to oczywiście dawno, tak jak te moje 20 parę lat temu, to Tomek też historycznie, a dzisiaj też jest w innym miejscu i zupełnie inne funkcje pełni i zupełnie inne rzeczy się gdzieś po drodze dzieją. Ale tak sobie gdzieś tam w tej mojej głowie rodzi się to... że my tak się kategoryzujemy, no najczęściej ta niepełnosprawność wiąże się nam jednak z tym, że ją widać, a jej wcale nie musi być widać. I zresztą Ania dzisiaj tutaj też mówiła, że ta przyszłość i kwestia chorób psychicznych, czy tego, co nie widzimy, to dopiero jest wyzwanie przyszłości. I teraz już mogę oddać Tomkowi głos, no właśnie, bo po mnie widać, że jestem niepełnosprawna, a teraz Tomek niech się wyżyje. Bo się zastanawiałam, czy w ogóle go dopuścimy do głosu, prawda? Dobrze, Tomek, to teraz czas dla ciebie. Co byś ty powiedział młodym ludziom albo o swoim życiu, albo o jakichś kwestiach, które są dla ciebie istotne, a które w jakimś tam zakresie wynikają czy łączą się z niepełnosprawnością. W ogóle witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być i że zostałem zaproszony i że mogłem się też zobaczyć z Kasią, bo dawno nie widzieliśmy się, mimo to, że planowałem tam parę razy w tym Gdańsku się pojawić, ale było ciężko. Z racji właśnie tego, że pełnię funkcję prezesa w Beskidzkim Zrzeszeniu Sportowo-Rehabilitacyjnym Start. No, pracy jest bardzo dużo. A odnośnie tego pytania, to powiem tak, no, ja patrząc z perspektywy no, od 15 roku tak, życia stałem się osobą niepełnosprawną, tak, i mogę i zauważałem pewne rzeczy, które się działy i też reakcje ludzi, bo jakby. Często jest tak, że teraz to już się bardzo zmieniło, ale na początku było tak, że osoba z niepełnosprawnością była jakoś tam na marginesie, lepiej tam, nie wiem, dziecko może nie patrz, albo zabiorę cię na drugą stronę ulicy, nie dotykaj, bo będziesz jeździł na wózku, albo nie siadaj na wózek, bo będziesz jeździł. No, takich sytuacji oczywiście mnóstwo. To się zmieniło i powoli zmienia ku lepszemu. I ja myślę, że to takie podejście do tej osoby z niepełnosprawnością, takie jak do normalnego człowieka, to jest taki bardzo ważny element, bo wydaje mi się, że każdy ma w sobie potencjał. Czasami osoby z niepełnosprawnością nie ujmuje osobom sprawnym, ale mają ten potencjał nawet większy, bo czasami im bardziej zależy. Po prostu tu chodzi o to, że ja znam osoby z kręgu sportu, tak, że te osoby potrafią bardzo się zaangażować w to, co robią. Potrafią naprawdę robić świetne wyniki. I dla nich nie ma przeszkód, a niejednokrotnie spotykam, bo też byłem w szkołach, gdzie prowadziłem zajęcia sportowe z młodzieżą sprawną i po prostu w większości się nie chce, tak? To tutaj, a te osoby z niepełnosprawnością wykazywały się dużym hartem ducha i chęcią po prostu osiągnięcia wyniku, jakby udowodnienia ekstra, że ja potrafię coś naprawdę i tak to jest. Ja 25 lat uprawiałem sport wyczynowo, maratony na wózkach i ten sport dał mi bardzo dużo. Bardzo dziękuję za to. To dla mnie jest rzeczywiście niezwykłe, jak wy o tym mówicie, ale kiedy ja sobie to, ja jestem ta niezdiagnozowana jeszcze, więc jeszcze nie wiem. Ale za chwilę będę i w tym wieku i że już będę zdiagnozowana i też może przede mną jakieś problemy, ale jak patrzę na... Nie znajdziesz czasu, znając ciebie. Na niektóre osoby, to muszę powiedzieć, że w mojej pamięci jest bardzo dużo takich osób, które mnie właśnie... No nie chcę, żeby Ania tę swoją historię, Ania Rudz powiedziała o tej pani, która ją podziwiała, prawda? Ale chcę powiedzieć, że to, co zauważyłam i co jest niezwykłego i co też widzę w was, głównie w Kasi, ale tylko dlatego, że ją mocniej znam, dłużej, to jest naprawdę taka siła i energia, nawet nie mówię o harcie ducha, ale o takiej na przykład radości
radości, którą Katarzyna posiada, albo też energii, którą te osoby posiadają. Ja się, no przepraszam znowu Ania Ruc, jeśli jest, bo jej nie widzę. Wyszła, no to dobrze, to mogę powiedzieć, bo ona tego nie lubi, jak się podziwia kogoś, ale ja po cichu podziwiam Anię i wszystkie te osoby, które potrafią jakby przełamać pewne trudności. No, nie chcę zadać takiego pytania, bo ja wiem, że go nie powinnam zadać, ale może to interesować młodych ludzi. Jak się to robi, że mimo, że jest trudność, mimo, że jest bariera, to się umie ją przeskoczyć. I to w sytuacji, w której dla wielu ludzi byłoby to nie do przeskoczenia. Przepraszam, że o to zapytam. Tomku, powiedzcie Tomku, coś tym tobie młodym pomógł ludziom. Przeskoczyć. Jak ty mówisz, że będąc w wieku lat 15. Tak, tak. No, dla mnie to był ciężki czas, powiem. Ja w wieku 15 lat dowiedziałem się, że mam chorobę nowotworową kości, tak? A że w tych czasach to z diagnostyką było słabo, więc skończyło się amputacją. Już nie będę tej całej historii tak w telegraficznym skrócie, bo mamy mało czasu. Więc w wieku 15 lat musiałem podjąć decyzję, tak, czy się zgadzam na amputację, czy nie. Tak, tak naprawdę na życie czy śmierć, bo to było takie pytanie zadał mi lekarz. Oczywiście wiadomo, że decydowali rodzice. Ale tak to się stało i ja powiem tak, akurat nie, no, życie mi się wywróciło do góry nogami, bo musiałem szybko dorosnąć, bardzo szybko dorosnąć, bo takie decyzje trzeba było szybko podjąć, takie ważne. Ale to mnie jakoś zmotywowało, jakby pokazało mi też jedną rzecz, że na tym świecie nie jesteśmy nieśmiertelni, to jedno. Dwa, że po prostu czas, tak? Ważne, żeby go wykorzystać, żeby dać z siebie coś więcej, nie marnować tego czasu, że ja sam nie wiedziałem, ile tego czasu mi zostało, bo tak to nowotwór złośliwy kości, nie wiedziałem, czy coś się nie odnowi. Dzięki Bogu jestem, żyję i mogłem się zrealizować w sporcie, ale gdzieś tam odkryłem swoje takie wewnętrzną siłę, że tak naprawdę wszystko w moich rękach i powinienem teraz wykorzystać ten czas, który mi został. I tak też podszedłem do po prostu do dalszego życia, tak? Do życia z niepełnosprawnością. Bardzo zaangażowałem się właśnie w sport i no, ten sport też mi oddał, bo dzięki temu mogłem naprawdę i zobaczyć dużo i doświadczyć dużo fajnych rzeczy. Także no. Dwie rzeczy powiedziałeś, które gdzieś w mojej głowie się przyklejają do mojego myślenia. Ja byłam dużo młodsza, kiedy miałam wypadek i w moim życiu ci rodzice, o których wspomniałeś, pewnie dużo większe znaczenie mieli na tamtym etapie życia trzylatki, ale generalnie wszyscy ludzie dookoła, jakieś takie społeczne funkcjonowanie było czymś, że... Stąd czerpałam, przynajmniej czerpałam i czerpię, bo to, że jestem tutaj dzisiaj, to ja czerpię i czerpię z was na prawo i lewo. I wydaje mi się, że to tak po prostu jest z istotą ludzką i z człowiekiem, że mimochodem mniej lub bardziej. A to, o czym mówisz w kontekście czasu, to jest to, co się przewija od wczoraj, tak? Że my tak biegniemy, pędzimy i tego czasu nam brakuje i w całym jakimś rodzaju smogu informacyjnego z prawej i lewej strony, to tego typu sytuacje, kiedy jest trudniej, jakby niejednokrotnie powodują, że nagle w tym danym momencie trzeba się spiąć i coś zrobić. I nie ma rozwlekania i nie ma potem żałowania, że właściwie tyle czasu przeszło mi przez palce. Więc nie wiem, czy to nie jest takie czasami, oczywiście w zależności jak na to spojrzymy, motywujące, że spada coś trudnego, złego, że nie wiem, nie zdałem egzaminu i wtedy potrafię się bardziej spiąć, żeby zdać poprawkę. Dobrze, ja myślę, że obie osoby to specjalne osobowości, już nieco wszyscy rozpoznaliście jakie. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Bo to jest też czas na to, żeby zapytać te osoby o coś, co może was nurtuje, o coś, co chcielibyście się dowiedzieć. Śmiało. Nie ma złych pytań. A ja wiem. Z filmu o tobie. O matko jedyna, ale to teraz ja już nie wiem, co było najtrudniejsze. No to powiedz, co było dla ciebie, jeśli myślisz, a to ja... właśnie.
Znaczy, może tak, najtrudniejsze na ten moment są takie bieżące rzeczy związane z tym, co każdy rodzic ma, bo mam takie dzieciaki, które mają lat 6 i za chwilę 9. No i to jest dosyć trudne, ale pewnie każdy jeden rodzic ma te same problemy, no więc to na pewno. W przeszłości, Janka, co było trudne? Jak będziecie Państwo mieli czas, to zobaczcie film. Ja wprawdzie teraz nie pamiętam, bo go dosyć dawno oglądałam. Film nakręcono to o tobie, jak zostałaś chyba tą osobowością roku. I mi w pamięci zapadła jedna rzecz. Wszystko tam robisz, malujesz się, wszystko. A potem ubierasz buty i chyba twoja siostra chce ci pomóc, a ty jesteś zła i mówisz, że to jest ta jedyna rzecz, której nie umiesz zrobić albo która cię denerwuje. Więc sznurowanie butów. Tak, sznurowanie butów, tak. Bo to mi zabiera za dużo czasu albo ewentualnie muszę jeszcze użyć, nie wiem, także to tak częściowo zębów, ramienia. Wiem, co stanowiło. I dla mnie to sznurowanie butów zostało w głowie jako taka pamięć, znaczy jako symbol, nie pamięć, jako symbol czegoś, co być może każdy z nas ma coś, niezależnie od sprawność czy niepełnosprawność, która jakby stanowi trudność. Tak? Dla ciebie w tym filmie to akurat było sznurowanie butów, a dla innych osób może być to coś zupełnie innego, na przykład występowanie publiczne, a dla innego jeszcze jakieś inne tam zadanie ci czy działanie. Mnie u Tomka by taka rzecz ciekawiła, bo ja nie wyobrażam sobie przejść z bycia sportowcem i czynnego działania do bycia prezesem klubu i organizowania działań i rozliczania znaczy wnioskowania o projekty za miliony i rozliczania tych projektów i patrzenia już zupełnie innej strony na sport, a tutaj jeszcze sport niepełnosprawnych. To może od razu jakby przejdźmy do takiej sfery też zawodowej, bo trochę było o życiu, teraz przy okazji. Tak. O te trudności, tak, ale takie... przy okazji chcę z połączeniem sfery zawodowej, jakby się dało potem. Jeżeli chodzi o takie trudności życiowe, tak, to wiadomo. Znaczy, ja dość szybko zaakceptowałem to, że nie mam nogi. Tak. Ja powiem, że bo to był taki etap, gdzie jak chorowałem, to ja bardzo cierpiałem, bo mnie bardzo bolała ta noga. I może to zabrzmi tak drastycznie, to co powiem, ale w momencie, kiedy, bo dwa lata bolało mnie bardzo, już potem brałem morfinę, bo takie był, jak mnie bolało. I w momencie, kiedy obudziłem się tak już po amputacji, to w końcu mogłem się wyspać. I powiem, to może to jest straszne, tak, ale taka, kurde, taka normalna rzecz, nie? Że wcześniej choroba nie pozwalała mi, ból nie pozwalał mi na sen, bo od leku do leku, od bólu do bólu, a po tym jak ten nagle ja mogłem się wyspać i to było takie dla mnie no coś takiego innego. Wiadomo, że no tak, pewne rzeczy na początku przychodziły mi ciężko, tak, ale ja dość szybko, że tak powiem, dość szybko się nauczyłem żyć z tą niepełnosprawnością. Jeszcze tak powiem jedną śmieszną sytuację, bo tu mówiliśmy o takich właśnie różnych, jak tam ludzie się nie wiedzą, jak się zachować w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Ja chodziłem jeszcze o kulach, nie miałem protezy, wchodzę do autobusu, chytam się, pierwsze co robię, albo nie miałem jeszcze samochodów, chytam się pierwszego możliwej rzeczy, czyli jakieś rurki, krzesła, żeby w momencie, kiedy autobus nie ruszy, żeby nie upaść. I taka śmieszna sytuacja była, wsiadłem do autobusu, jestem z samego końca, jakiś przegubowiec, a pani mnie dojrzała z samego przodu i mówi, i woła mnie, proszę tutaj, tu jest miejsce, proszę sobie usiąść. A ja o jednym myślę, żeby tylko się trzymać tej rurki, bo przecież jak ja dojdę do tej pani, to się 5 razy wywrócę. No i to takie śmieszne, tak, ale powiem jeszcze teraz właśnie odnośnie tego, że teraz jestem po tej drugiej stronie, tak. To tak, rzeczywiście dla mnie to jest ciężkie, tak, bo wcześniej byłem zawodnikiem, miałem duży wpływ na wynik i tak dalej. Teraz jestem po tej drugiej stronie i no tak, jestem w papierach po uszy, można powiedzieć, w projektach po uszy, ale to też daje pewną satysfakcję, tak? Bo dzięki temu, jak 2 lata temu stałem się prezesem w naszym stowarzyszeniu, klub był po prostu, no zdawało się, że zostanie po prostu zamknięty, tak? Mieliśmy poważne problemy. Gdzieś tam przełożyłem tą mój hart ducha, walkę tą właśnie w sporcie przełożyłem na tą niwę już właśnie taką
administracyjną, można powiedzieć, i udało nam się z Damianem Iskrzyckim ten klub podnieść i teraz jest... Ilu macie zawodników niepełnosprawnych, w sensie, no głównie to są, rozumiem, dzieci, młodzież niepełnosprawna? Tak, obecnie mamy około 150 zawodników, tak. Jak przychodziłem do klubu, działały 4 sekcje, które kulały, może tam 30 osób brało udział w zajęciach. Teraz mamy 9 sekcji sportowych, jest około 130 osób, więc to się rozwinęło bardzo i przychodzą nowe osoby. Klub naprawdę się rozrasta. I... A jakie to są czasy? Szukacie ludzi, czy ludzie sami przychodzą? Powiem, że to teraz stało się taką, jakby ta maszynka ruszyła, tak? I drogą pantoflową dużo osób dowiaduje się o naszym klubie, o naszych zajęciach. Staramy się je prowadzić regularnie w stałych miejscach, żeby te osoby przyzwyczajały się do tego, że te zajęcia są prowadzone. Czego nie było wcześniej. Na pewno dużą robotę zrobiła transmisja z Tokio, z Paralimpiady, bo po tej transmisji bardzo dużo nowych osób przyszło do naszego klubu i chciało uprawiać sport. Bo może ktoś jeszcze nie wie, że sport jest fajny i w ogóle ruch jest fajny. Właśnie, chciałam zapytać, jak to jest, bo tak się wydaje, że osoby, które mają jakąś niepełnosprawność ruchową albo związaną właśnie z utrudnieniem potem w uprawianiu sportu, to właściwie to dlaczego one po ten sport sięgają? W moim przypadku sięgałam po sport, bo dawał mi równowagę psychiczną i fizyczną i on mnie zresztą w tej edukacji na naszej uczelni gdzieś tam wspierał wybiegać się i wyjść. To było coś, co czyściło głowę rzeczywiście, więc z mojej perspektywy. A Tomku, u ciebie sport? Znaczy ja jak właśnie stałem się osobą z niepełnosprawnością, zacząłem, chciałem ten czas tak wykorzystać i chciałem coś robić dużo, dużo, dużo. Ja trenowałem, tam chodziłem do pracy, kończyłem szkołę, bo to wszystko zostało przez choroby zaniedbane. I to mi dawało właśnie taką odskocznię. Ja nie myślałem o tym, co się stało, ja szedłem do przodu, więc ten sport mnie nakręcał. Też właśnie mogłem wyzwolić swoje jakieś tam energie, jakąś energię też. Ja, że tak powiem... Uczucie po przejechaniu, nie wiem, maratonu, czy to jest jakby podobne z jakimś tam stanem po jakimś narkotyku, można powiedzieć. Więc to też dawało mi takie endorfiny, pozytywną energię i nic nie było w stanie mnie wyprowadzić z równowagi po tym, jak dość poważnie się zmęczyłem na treningu. Także to był właśnie taki element. Ja jeszcze dorzucę taką myśl, która od jakiegoś czasu chodzi ze mną i właściwie... Chyba dojrzałam do niej powoli, do tej mądrości. Ja nie wiedziałam, że jestem niepełnosprawna. Ja się urodziłam w Zarytym. Może ktoś słyszał, a może nie. Kawałek Rabki w każdym razie, Zdrój. I finalnie ja jako 3-letnie dziecko straciłam łapy, więc w tej małej społeczności ja nie wiedziałam, że jestem niepełnosprawna. I tak naprawdę robiłam wszystko i mi się wydawało, że ja po prostu jestem taka, jaka jestem. Więc miałam zakodowane w głowie, że ja mogę grać w piłkę, ja mogę grać w siatkówkę, ja mogę grać w ping-ponga. Robiłam to jakoś tam po swojemu, odkrywałam jakieś takie drobne pomoce, które mi to ułatwiały. I właściwie potem przyklejenie mi jakiejś łatki niepełnosprawności jakby trochę mnie nawet tak spinało, tak? I finalnie zaczęłam się chować za jakimiś koszulami, marynarkami, bo przez część studiów raczej nikt, gdyby tam ktoś mnie wspomina albo pamięta z moich znajomych choćby z grupy, to przypomina sobie, że zawsze miałam marynarkę, że on za bardzo nie kojarzył, że ja nie mam rąk, bo ja się chowałam. I potem ten sport mnie też uwolnił i on mnie właśnie uwolnił i w głowie i uwolnił mnie jeszcze dodatkowo z tego, że no jesteśmy jacy jesteśmy, no więc jakby... Ważne tylko to, że czujemy się pewnie z różnymi działaniami, a potrafimy się też czasami wspierać jakoś tam dodatkowo, albo wewnętrznie rozmawiając z samymi sobą, albo przychodząc i obcując z ludźmi. A teraz, no właśnie, dojrzeliśmy też do tego, że wsparcie takie psychologiczne, że wsparcie w biurze, w którym ktoś może wiedzieć więcej i lepiej i nawet jeżeli nie jestem niepełnosprawny, może nigdy nie będę, a nigdy nie będę orzeczony, to może tak być, że może tam coś ciekawego się dowiem. To znaczy ja jeszcze bym chciała zapytać o taką rzecz, tylko nie wiem jak to zrobić, dlatego że z mojego doświadczenia oczywiście osoby, która
którymś momencie na zasadzie NEDUE, RABE i tak dalej i będziesz ty, prawda? Zostałam tym pełnomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnością i w swoim życiu tego pełnomocnika popełniłam całą masę błędów. Dlatego, że właśnie czasami niewłaściwie zareagowałam, czasami niewłaściwie coś powiedziałam i zrozumiałam, że tak jak w przypadku osób sprawnych, tak i w grupie osób z niepełnosprawnością są bardzo różni ludzie. Jedni absolutnie na przykład mówią tak jak ty o swojej niepełnosprawności, inni nie chcieliby o tej mówić. Niepełnosprawności. Inni chcieliby być tak postrzegani, inni chcieliby być tak. I ostatecznie, bo nie potrafiłam się jakby nauczyć tego, jak reagować, żeby nie popełniać faux pas, żeby nie powiedzieć czegoś, czego nie należy. I w końcu naprawdę olśnienie, że z osobami niepełnosprawnymi jest jak z każdym człowiekiem. Trzeba być uważnym. Oczywiście nie ma możliwości uniknięcia wszystkich błędów, ale trzeba być uważnym, bo to jest po prostu człowiek i jak każdy człowiek może coś lubić, a coś może nie lubić i że nie ma tu znaczenia kwestia właśnie niepełnosprawności i wtedy dopiero otworzyło mi się w głowie, że nie patrzeć na niepełnosprawność, tylko patrzeć na człowieka jako całość. Ale jak mówię, przyznaję się do bardzo wielu błędów, wiele z nich mam jeszcze w pamięci, prawda? Ale każdy taki błąd uczył mnie czegoś. Natomiast chciałabym też zapytać, bo z tobą miałam, ja chyba mam nadzieję, najmniej błędów, chciałam też zapytać... Nie pamiętam żadnego. Jak to jest z osobami z twojego świata? Bo ty częściowo powiedziałaś, ja pamiętam też z tego filmu i z rozmów z tobą, że rodzina ci pomogła. Ale czy ty czegoś oczekiwałaś? Tomku, ciebie też potem o to zapytam. W kontekście właśnie tego, bo ja już dzisiaj wiem, że no, uważność w stosunku do każdego człowieka jest podstawą dobrych relacji. Nie ma znaczenia, czy on jest rudy, czy on jest brunetem, czy ona jest blondynką, czy jest osobą z niepełnosprawnością, czy bez. Ale mimo wszystko, jak, że tak powiem, osoby, jak osoby z świata cię otaczającego wpływały na ciebie i na ciebie też, Tomku. Czy to pomagało, czy to właśnie cię złościło? Jak to jest? Bo jak mówię, to pierwsze moje doświadczenie takiego lęku, że nie wiem, co zrobić, doskwiera mi jeszcze czasami, czy ja odpowiednio się zachowam, czy odpowiednio coś powiem. Ja w ogóle często mówię szybciej niż myślę i dlatego trudno mi jest na wszystko zważać, ale chciałabym w sobie taką jakby metodę zachować, że jednak wolniej mówię, ale też chciałabym wiedzieć, gdzie nie popełniać błędu i staram się zrozumieć, czego ludzie oczekują. Wydaje mi się, że to jest to, o czym powiedziałaś, że my po prostu jesteśmy ludźmi bardzo indywidualnymi, z bardzo różnych środowisk, z różnymi niepełnosprawnościami. W moim przypadku rzeczywiście tak było, że to moje otoczenie, to moje środowisko, to moi rodzice, to moi sąsiedzi, to moje ciotki miały na tamtym etapie mojej infantylności, można powiedzieć, bo no, taki to był czas, nie wiem, wyboru szkoły, wyboru jakiejś drogi w życiu, to oni mieli jakąś koncepcję, bo to oni byli dorośli i lepiej wiedzieli. I jakby dopiero potem to widziałam, że to były takie ważne rzeczy, że czegoś nie widziała moja mama, ale widziała moja ciotka i w ten sposób nie poszłam ścieżką, która by niewiele w moim życiu wniosła czy dała, albo dużo szybciej ktoś mi zwrócił uwagę na to gdzieś tam historycznie w latach 80., że język obcy może być takim oknem na świat i on mi gdzieś w życiu po drodze pomoże, więc kiedy wszyscy się uczyliśmy rosyjskiego, to gdzieś mnie to środowisko moje najbliższe wypchnęło do tego, żeby uczyć się angielskiego. A potem pewne rzeczy już, te kolejne kroki, jak w życiu każdego z nas, same się gdzieś dzieją obok nas niejednokrotnie. Coś nas do czegoś popycha. No, w moim przypadku ta moja osobowość rzeczywiście jest taka, ale też
prawdopodobnie mocno związana z moją niepełnosprawnością i z tym, że jednak w niektórych momentach przychodzi czas, kiedy muszę poprosić o coś, żeby ktoś coś zrobił. Jasne, że tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj już dojrzałam i dorosłam, już jestem taka mądra w pewnych obszarach, że mogę sobie nawet pozwolić zasznurować te buty. Ale był taki czas, kiedy wracałam tam do Zarytego z plecakiem na plecach, jeszcze studiując, i mój ojciec, biorąc pod uwagę, że brał udział w tym wypadku, który gdzieś się wydarzył, bardzo chciał mi jakoś zrewanżować się, że to wszystko się działo, a ja z wredotą odszczekiwałam, że przecież ja dam radę sobie sama, a dopiero potem musiałam dojrzeć do tego, że z przyjemnością ten plecak temu ojcu dawałam, on go zabierał, czy z przyjemnością on mi sznurował te buty, czy mi czyścił buty na przykład, pastował. Ale no mówię, do wszystkiego trzeba gdzieś po drodze dorosnąć, doświadczyć, dotknąć. I pewnie łatwiej jest, jak się do tego jeszcze jakoś tak zbuduje to podejście, chyba, nie wiem, na pewno związane też z naszym charakterem i otwartością na ludzi i na świat. Tomko, a u ciebie jak ten świat najbliższych osób wpływał, wspierał, pomagał, pozwolił zbudować ci osobowość? Czy sam pracowałeś nad tym, sam dochodziłeś do tej mądrości? Ja w dużej mierze sam, ponieważ ja mam czworo rodzeństwa nas było w domu i mama sama nas wychowywała, ponieważ ojciec zmarł tam w wieku 50 lat i mama po prostu sama się musiała zmierzyć z tym, jak ja stałem się osobą niepełnosprawną, jak chorowałem, więc była oczywiście cudowną kobietą i bardzo, bardzo, bardzo mnie kochała, zresztą ja ją też, i starała się dla mnie jak najlepiej, ale jakby ona nie miała pomysłu na to, co ja powinienem w życiu robić i jakby też... No po prostu to, że została obarczona obowiązkami jakby za całą rodzinę, sprawiło, że ja też jakby starałem się po prostu nie dodawać jej jeszcze więcej na głowę i jakby sam szukałem jakichś możliwości, czy tam starałem się rozwijać, starałem się właśnie iść w ten sport, tak, iść w sport, też szkołę jedną, drugą, tak, studia, i to wszystko jakby bardziej z mojej inicjatywy wyszło. Nie? Wiadomo, wszyscy moi koledzy, znajomi dopingowali mnie w tym, co robiłem. Każdy był otwarty, każdy chciał oczywiście mi pomagać. Ja dość szybko jakby taką barierę wyznaczyłem, że ja potrafię sam i wszystko jakoś sam sobie po prostu robiłem. Sobie sam buty zasznurujesz. No tak, sobie sam buty, ale... Pozytywna rzecz, ja zawsze też jak rozmawiam, to tak woli żartu mówię, że pozytywna rzecz z tego, że jakby jestem osobą niepełnosprawną i nie mam lewej nogi, to jest to, że jak rano wstaję, to zawsze prawą nogą, nie mogę wstać nigdy lewą, więc zawsze mam dobry humor, jak wstaję rano. Dobrze, to jest czas na pytania jeszcze. Kto chciałby zadać jakieś pytanie? A może już pytania przy kawie. Teraz czekamy na przerwę kawową wszyscy, czy jak? To jak ktoś chce, to podejdzie i jeszcze tak, będziemy mieli może przyjemność. Ale może ktoś chce jeszcze zapytać, bo ten dzień właściwie nie owocował w żadne takie jak poprzedni. Tutaj się udało poprzednio we wczorajszym dniu zadać ileś pytań, a u nas jakoś z tymi pytaniami było gorzej, więc stwarza możliwość. Profesor, serdecznie dziękujemy za jakżeż prawdziwe słowa. Dobrze. Mogę, pani profesor? Tak. Przepraszam z jednej strony za durny temat, ale ludzki temat, mam wrażenie. Mówią państwo, jesteśmy dokładnie tacy sami jak osoby pełnosprawne. Różnimy się między sobą, są u nas ludzie dobrzy, otwarci, życzliwi, ale i podli. No to ja o tę podłość w sporcie chciałem zapytać. Bo statystycznie zakładam, że w populacji sportowców z niepełnosprawnościami ten problem, ten rak, jaki toczy sport zawodowy, jest dokładnie na tym samym poziomie, co w populacji osób pełnosprawnych. Ale nie słyszymy tak dużo o aferach, o wpadkach. Z czego to wynika? To mnie zaintrygowało. Dlaczego w przestrzeni medialnej, publicznej nie mówimy tak samo jak o
wyzwaniach, które wiążą się z dopingiem w sporcie, który ja potępiam w Czambu. Dlaczego tak samo otwarcie nie, albo może nie otwarcie, bo to pewne rzeczy też są zamiatane pod dywan, ale dlaczego, nie wiem, też z waszego środowiska nie wychodzą tego typu sygnały, albo nie, może nie docierają do nas tak mocno, jak w przypadku tych pełnosprawnych sportowców. Ja z chęcią rozpocznę ten temat, biorąc pod uwagę, że pomyślałam sobie, że gdyby tu siedziała Justyna Kowalczyk albo ów Marcin Lewandowski, to pewnie sala pękałaby w szwach. A że siedzi tu Kaśka Rogowiec i Tomek Hamerlak, to ta sala wcale aż tak bardzo nie wie w ogóle, kto to jest ta Kaśka Rogowiec i Tomek Hamerlak. Sport paralimpijski 20 lat temu, bo o tym sporcie mniej więcej z Tomkiem, to takie lata, kiedy my bardziej byliśmy gdzieś tam na topie, teraz sobie myślę, w ogóle zupełnie był 100 lat za murzynami. Dzisiaj on też jest na zupełnie innym poziomie, ale on nadal nie doskakuje w żaden sposób taki realny do sportu wyczynowego osób w pełni sprawnych, bo to też są dwie idee, dwa światy. Chcielibyśmy się nie przyznawać do tego, że sport paralimpijski jakby wiąże się z aspektem również tym socjalnym, takim społecznym wymiarem, a sport olimpijski niekoniecznie. On już tam idzie rzeczywiście w taki bardzo intensywny wyczyn. I tu bym się nie zgodziła z tym, że się nie mówi, bo z tego, co na tyle, na ile ja siedzę, a rzeczywiście dosyć długo siedzę w tematyce antydopingowej, bo i byłam przedstawicielem Rady Zawodników przy Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej przy WADzie. Potem taką funkcję mi powierzono, żebym sport paralimpijski reprezentowała przy Radzie Zawodników przy Polskim Komitecie Antydopingowym. Polada jest w ogóle świeżym ciałem, ale generalnie przy Ministerstwie Sportu takie ciało również było. To jest kwestia bardziej pytania do mediów, dlaczego są mniej zainteresowane tym tematem, a z drugiej strony pewnie ty, Tomku, na twoim prywatnym przykładzie, gdzie w związku, no niestety, z, można powiedzieć, brakiem edukacji też trochę, informacji w aspekcie dopingu wśród zawodników paraolimpijskich, bo to takie lata też były. Myśmy pewne dokumenty ktoś nam dawał do podpisania, my nawet nie wiedzieliśmy do końca, co podpisujemy, a to, że nas w żaden sposób nie szkolono, to też były jakby... Więc trochę to takie za przeszłości gdzieś systemu, ale jeżeli chodzi o twoją sprawę, to tam dużo było poświęcone i media poświęciły uwagi, więc bym się nie zgodziła z tym, że media to jakoś obchodzą na przykład, bo tutaj pewnie no tak przyszłoby mi spojrzeć na temat. Czy ty, Tomku, byś się do tego jakoś chciał odnieść? Czy to było cicho, czy głośno, czy jak? Że dla mnie było głośno, ale powiem tak, no... No niemiła sytuacja i nie życzę żadnemu zawodnikowi, żeby doświadczył, tak, bo to jakby temat jakby na zupełnie osobne spotkanie, tak, bo to żeby wytłumaczyć całą historię, to trzeba było po prostu tutaj jeszcze posiedzieć z godzinę i poznać fakty, ale na tamten czas akurat nie, no to rzeczywiście, to też to był ten okres, kiedy wychodziły afery dopingowe i po prostu było dużo głośno i media były nastawione na to, żeby jak najwięcej mówić o tych sprawach i u nas w sporcie paralimpijskim wydaje mi się, że no jest podobne traktowanie jak w sporcie sprawnych i tutaj nie ma. Tylko tak jak mówię, no wcześniej nie było żadnych takich szkoleń ani różnych. Oczywiście nasz związek udawał, że takie coś robi, ale to niestety nie działało i nie było czegoś takiego. To jeszcze raz pytam o pytanie. Jest tu pytanie, bardzo proszę. Jakby... Dziękuję. Janusz Jabłonowski, Szkoła Główna Handlowa. Chciałbym prosić o odniesienie się do takiej kwestii, może takie pytanie łączące się z wczorajszym hitchcockowskim rozpoczęciem całego sympozjum, to znaczy zapowiedzią mniej więcej w 2023 roku w środku, przy końcu no recesji, która prawdopodobnie mniej od strony podażowej mniej dotknie rynek pracy, znacznie bardziej kapitał. I moje pytanie jest takie, jakie mielibyście państwo rekomendacje dla ochronienia miejsc pracy osób niepełnosprawnych w tak krótkim czasie?
jeżeli ta recesja strukturalna, spowolnienie cykliczne mogłyby się negatywnie w dużej mierze odbić, w szczególności właśnie na osobach niepełnosprawnych, które już są na rynku pracy, a te, które do niego aspirują, to mogą mieć bardzo trudną sytuację. Dziękuję. Jakie trudne pytanie. I nie umiem na nie odpowiedzieć. Ja nie mam rekomendacji. Jednostkowo, patrząc przez pryzmat moich własnych doświadczeń i funkcjonowania, można powiedzieć, w różnych obszarach gospodarki, funkcjonowania zawodowego w różnych obszarach gospodarki, bo moja historia zaczęła się w Urzędzie Marszałkowskim albo blisko tego urzędu, zawodowa, w 2000 roku. Potem z tego rynku trochę przewędrowałam na uczelnię, więc też trochę do innego świata. Potem z tej uczelni przewędrowałam na otwarty rynek pracy i właściwie o ile łatwiej było mi czy na uczelni, czy w samorządzie, bo ten samorząd stworzył stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. Mało tego, to był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, którym rządziła, była pracownik socjalna Jadwiga Pauli, więc ona ze swojej perspektywy pracownika socjalnego łatwiej przyjęła osobę z niepełnosprawnością, jeszcze taką nietypową. Finalnie moje ostatnie doświadczenia, które zaowocowały w 2020 roku znalezieniem pracy w korporacji, bo taki sobie cel, jakiś taki miałam w głowie, taką potrzebę, że tak bym chciała pracować w języku angielskim, tak się jakoś bardziej rozwinąć, właśnie może bardziej pracodawca zainwestuje w jakieś moje szkolenia, że te korporacje no, mają teraz tyle o tym CSR-ze i diversity i to przecież na pewno się świetnie wpisuje. Trwało to 4 lata i to 4 lata takiej trochę drogi przez mękę, tego o czym tutaj wcześniej moi przedmówcy mówili, bo tutaj Irek i pan Konrad też jakby w tym temacie pozostawali, to trochę takie to wszystko jest nadal związane z tym, o czym rozmawiamy. To jest nasza mentalność, to jest nasze patrzenie na sprawy, bo nie wiem, czy pan by mnie zatrudnił, gdybym weszła i zobaczyłby pan dziewczynę bez obu rąk. I tu się pojawia teraz już ząg, więc ja przechodząc etapy te kompetencyjne, bo ktoś po drodze nie wiedział, że ma po drugiej stronie kandydata, który nie ma rąk, więc dostawałam zadania do rozwiązania związane z moim obszarem działania, czyli z tak zwanym payrollem i listami płac i wyliczaniem wynagrodzeń. Więc robiłam coś w Excelu, zdawałam test z angielskiego i jak przychodziłam do menadżera, to w ciągu tych 4 lat, powiedzmy, takich sytuacji było ileś tam po drodze. To jest takie trochę indywidualne przebijanie się, przepychanie. I to, czym też tutaj wcześniej pan Norbert powiedział, że to też jest trochę to, że jeżeli chodzi o tych wchodzących na rynek pracy, to my też im musimy głośno mówić i uczyć ich tego, edukować w aspekcie tego, z czym się zderzą i jak to może wyglądać. Więc pewnie będzie jeszcze trudniej, może wtedy, nie wiem, przeciętna taka właśnie osoba z utrudnioną sytuacją będzie szukała nie 4 lata, a dłużej. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, ale chyba panie Tomku uratowałam pana, bo wskazuję na zegar. Chyba, żeby pan chciał bardzo odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest tak trudne pytanie, ja powiem szczerze. Panie Tomku, ma pan jakiś pomysł? Czy pomysłu jakby nie mam. Akurat nie my w naszej organizacji staramy się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, jak tylko mamy takie możliwości, ale to też nie jest łatwe, tak? Bo generalnie jest ciężko w tym temacie. Tak. No, czyli nie odpowiemy na to zbyt trudne pytanie. Może to było pytanie do panelistów z poprzedniego panelu, bo oni są większymi znawcami w tej materii. Ja tylko dodam a propos tego, co pan Tomek powiedział, że w Bonie w Krakowie i myślę, że w wielu Bonach na uczelniach, ale to jest, nie jest odpowiedź na pana problem. Staramy się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Często na przykład na naszej uczelni to są osoby, które są naszymi absolwentami i staramy się jakby je od razu wprowadzić w obszar pracy. Najczęściej to był u nas przewodniczący Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnością. Akurat mieliśmy znakomitych tych przewodniczących i tak prawie po kolei wszyscy by pracowali przez jakiś czas w naszym Bonie. Marzenka, która tłumaczy, też. I myślę, że na tym zakończymy, bo zegar już pokazuje, że czas nam minął. Bardzo, bardzo dziękuję. Kasiu, Tomku, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dla mnie było ono jak zwykle
takim spotkaniem energetycznym i muszę jeszcze raz przemyśleć niektóre swoje pesymistyczne myśli, które mnie nachodzą. Znowu zostałam jakby tak energetycznie naładowana optymizmem. Dziękuję bardzo.